Bill Williamson to jeden z członków gangu Vanderlint, jeden z antagonistów pierwszej części Red Dead Redemption oraz nasz towarzysz w drugiej odsłonie cyklu. Jak wyglądało życie Williamsona przed wydarzeniami znanymi nam z obu części gier? Marion Williamson, szerzej znany jako Bill Williamson, urodził się w 1866 roku, co oznacza, że podczas Red Dead Redemption 2 miał on 33 lata. Wygląda zdecydowanie starzej. Niezbyt lubił się ze swoim prawdziwym imieniem, więc zaczął przedstawiać się jako Bill. Ojciec Williamsona bardzo cenił sobie wysokoprocentowe trunki i był od nich uzależniony. Jego alkoholizm prowadził do coraz większego zniszczenia stanu psychicznego ojca Billa, a młody Marion bał się, że skończy tak jak ojciec. W bliżej nieokreślonym momencie jego życia Williamson wrócił do armii amerykańskiej i został przydzielony do 15 piechoty oraz twierdzi, że należał do kawalerii. Po jakimś czasie, dokładnie 27 grudnia 1892 roku, został wydalony ze służby z powodu próby morderstwa oraz dewiacji. Oficerem dowodzącym wtedy był niejaki pułkownik Harold T. Irving. Po zwolnieniu ze służby jego życie opierało się na piciu i okradaniu ludzi. Bill, jako że zajmował się kradzieżami, spróbował obrabować pewnego człowieka, który następnie dosyć mocno mu pomógł. Był to sam Dutch Vanderlint. Zamiast wstrzyć się na Williamsona, Dutch śmiał się z niego, co początkowo rozścieczyło Billa, jednak później Vanderlint go uspokoił i zaoferował miejsce w swoim gangu. Przez kolejne 6 lat Williamson był członkiem gangu i dokonywał rozmaitych przestępstw u boku chociażby Dutcha, Jose'a, Artura czy Johna. W 1899 roku dochodzi do pamiętnego napadu na Prombank, który przepływał wtedy obok Blackwater. Jednak temu poświęciłem osobny materiał, link znajdujecie w karcie. Bill wraz z resztą gangu po nieudanym napadzie wylądowali w zaśnieżonym, opuszczonym miasteczku Calder. Tym samym rozpoczyna się Red Dead Redemption 2.